Piąte targi Work Expo odbywały się w dwóch częściach. W wystawienniczej ustawili swoje stoiska pracodawcy, natomiast w warsztatowej odbywały się prezentacje na temat życia i pracy w krajach Unii Europejskiej. Przyjechali doradcy EURES z Węgier, Wielkiej Brytanii, Czech i Austrii. Wystawców było ponad 50, m.in. Straż Graniczna, Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszowska WSK, Zakłady Magnezytowe. Poszukują głównie inżynierów różnych specjalności, najchętniej z doświadczeniem zawodowym. Poszukujemy pracowników z wyższym wykształceniem technicznym. Głównie są to programiści, technolodzy, aczkolwiek poszukujemy też pracowników umysłowych, na przykład do działu zakupów, do działu IT, czyli programistów na przykład IT. Generalnie ludzi z wyższym wykształceniem, najlepiej z jakimś doświadczeniem, przynajmniej jednorocznym. ISEC oferował praktyki studenckie. Wysyłamy sporo ludzi na praktyki i ludzie są naprawdę zadowoleni. Niektórzy praktykanci nawet po jednych praktykach od razu rekrutują się na kolejne i wyjeżdżają na kolejne praktyki, więc naprawdę cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Przede wszystkim nie tylko zdobywanie doświadczenia na takich praktykach, ale odkrywanie innej kultury, poznawanie ludzi i przede wszystkim nawiązywanie międzynarodowych kontaktów. Tegoroczne targi odwiedziło około 3000 zainteresowanych. Studentów, osób poszukujących lepszej pracy i bezrobotnych.